Od stycznia 2016 roku miał wejść tak zwany okres próbny dwuletni dla kierowców, którzy zdali na prawo jazdy na kategorię B. Z tym okresem próbnym wiązało się szereg różnych obostrzeń związanych z prędkościami, z mandatami, wykroczeniami i te wszystkie obostrzenia dotyczyły kierowców nowych, ale też kierowców wszystkich, którzy podróżują po naszych drogach, dlatego że zmienił się troszeczkę sposób naliczania punktów. Miał wejść dodatkowo jeszcze system szkoleń dodatkowych dla kierowców tych świeżych. Tego wszystkiego prawdopodobnie nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że niewydolny jest system CEPiK, czyli system informatyczny, który miałby za zadanie sprawdzać, kto z tych kierowców ma ile punktów, czy młody kierowca ma prawo jazdy, nie ma prawo jazdy, czy jest po szkoleniu, przed szkoleniem. Te zmiany miały wejść już w 2012 roku w styczniu i na 2 lata odsunięto właśnie te przepisy ze względu właśnie na niewydolny system CEPiK. W tej chwili okazuje się, że nasza innowacyjna przecież gospodarka nadal nie może uporać się z tymi problemami i wydaje się, że nadal odsunięty zostanie ten przepis i inne przepisy też związane właśnie z systemem CEPiK. Na razie nie wiadomo, jakie jest oficjalne stanowisko, bo to są jakieś doniesienia medialne, plotki, natomiast oficjalnego stanowiska nie ma. Ośrodki egzaminacyjne nie wiedzą, jak egzaminować. Ludzie, którzy zajmują się szkoleniem i którzy muszą przygotować ośrodki doskonalenia techniki jazdy, muszą zainwestować potężne środki, żeby te ośrodki powstały, bo również było takie zastrzeżenie, że tych ośrodków jest za mało w Polsce, żeby móc przepisy odnośnie szkoleń dodatkowych wprowadzać. Więc z jednej strony mamy budować ośrodki, z drugiej strony nie wiadomo po co, bo te przepisy nie wiadomo czy wejdą, może nie. I to jest dowód na to, że my nie potrafimy się uporać z prostymi rzeczami, wydaje się. Wprowadzenie tego okresu dwuletniego przez kraje bardziej cywilizowane motoryzacyjnie skutkowało obniżeniem ilości wypadków u tych młodych kierowców o 50%. Czy nam naprawdę nie zależy na życiu i zdrowiu naszych własnych obywateli?